Cześć, witaj w lekcji strojenie gitary. Strojenie gitary to bardzo ważna umiejętność, którą trzeba jak najszybciej poznać, ponieważ tylko nastrojona gitara da Ci gwarancję, że to co grasz zabrzmi przyjemnie. Także ważne jest, żebyś jak najszybciej poznał efektywne sposoby, dzięki którym nastrojesz gitarę. Na tym etapie poznałeś już nazwy strun. Zróbmy króciutkie przypomnienie. Struna basowa E, struna A, D, G, B oraz struna wiolinowa E. Czyli mamy dwie struny E. Strojenie gitary polega na tym, że jak znamy nazwy strun, to wiemy, do jakiego dźwięku nastroić konkretną strunę i robimy to przy użyciu stroików. Jeżeli kręcimy w jedną stronę, to dźwięk się obniża, a jak kręcimy w drugą stronę, to dźwięk się podnosi. Ok, to przejdźmy teraz do procesu strojenia instrumentu. Żeby to zrobić, potrzebujemy zainstalować aplikację. Jest wiele aplikacji na rynku, natomiast ja polecam bardzo dobrą, solidną aplikację, która jest darmowa i nazywa się GuitarTuna. Po zainstalowaniu aplikacji czeka na nas tutaj takie menu i musimy wybrać opcję strojenia gitary. Aplikacja GuitarTuna ma opcję strojenia innych instrumentów, na przykład ukulele czy gitary basowej, i my musimy być pewni, że wybraliśmy opcję strojenia gitary w standardowym stroju, czyli EADGBE. Wybieram gitarę w standardowym stroju i teraz mi się wyświetla gryf. Pierwsze co robię, to wyłączam funkcję auto. Za chwilę o tej funkcji opowiem. I tutaj będę ręcznie wybierał, którą strunę chcę nastroić. Dla przykładu chcę stroić strunę D, czyli klikam D, ona od razu mi gra i aplikacja przy użyciu mikrofonu z telefonu będzie rozpoznawać wysokość dźwięku. Zagram strunę D i to, co nas interesuje, to obserwacja tego tutaj wskaźnika. Jeżeli struna jest za nisko nastrojona, obniżę ją. To zobacz, że wskaźnik zapala się na czerwono, posiada informację minus, na przykład minus 5 i dostaje również komunikat too low, czyli dźwięk jest za niski. Jeżeli będę stroić strunę, to wtedy wskaźnik zbliża się w kierunku centrum ekranu, o, aż osiągnie zielony kolor, jeszcze troszkę. OK, i otrzymuję tutaj komunikat, że struna jest nastrojona. Sprawdźmy jeszcze, co się dzieje, jak struna jest za wysoko nastrojona. Na przykład struna B, klikam B. Jak jest za wysoko, to również wskaźnik zapala się na czerwony kolor i jest komunikat too high. Zobacz, że tym razem wskaźnik wychylił się w prawą stronę i ja będę chciał kręcić kluczem, żeby wskaźnik z powrotem wrócił nam do centrum. Obniżam i wyświetla się komunikat, że struna jest nastrojona. Tak w skrócie wygląda proces strojenia. Musimy go wykonać dla każdej struny. Jest to taka metoda prób i błędów. Zajmuje to troszkę czasu na początku, a później już będziesz w stanie zrobić to bardzo szybko. Teraz jeszcze informacja o tym, co robi funkcja auto. Jak załączę funkcję auto, to jest tryb, gdzie nie musimy ręcznie wybierać, którą strunę chcemy stroić. Stroik sam stara się określić, którą strunę aktualnie gramy. I tutaj, jeżeli nie mamy totalnie pojęcia, na jakim jesteśmy dźwięku, jeżeli nie do końca słyszymy jeszcze interwały, to ja polecam po prostu tą funkcję odłączyć. To jest taka funkcja, która dobrze nadaje się do mikrostrojenia, do drobnej korekty. Natomiast jeżeli totalnie pogubiłeś się podczas strojenia instrumentu, no to lepiej będzie właśnie odłączyć tą funkcję i skorzystać z takiej opcji, gdzie ręcznie wybieramy, którą strunę chcemy stroić. W tym miejscu mam dla Ciebie również kilka wskazówek, które pomogą Ci skuteczniej stroić instrument. Jest dosyć ważne, żeby zawsze stroić instrument przez naciągnięcie struny, a nie przez obniżanie. Czyli zobacz, jeżeli wiesz, że struna jest nastrojona za wysoko, sprawdzę to ze stroikiem. Struna, powiedzmy, wiolinowa E jest za wysoko. To teraz ja nie chcę się obniżać do dobrego dźwięku, tylko spróbuj troszkę ją obniżyć jeszcze poniżej i wtedy od początku naciągać strunę. Sprawdźmy, czy instrument stroi. Jest OK.
Tak właśnie wygląda strojenie gitary z aplikacją. Jest jeszcze inny sposób strojenia, który ja na początek nie polecam, dlatego że on wymaga już takiego doświadczenia w słyszeniu dźwięku, czyli będziemy na słuch starali się porównać dźwięki. Więc jeżeli stroimy instrument, to możemy nacisnąć piąty próg na strunie basowej E i porównać ten próg z pustą struną A. Jeżeli gitara jest nastrojona, to powinno nam dać taki sam dźwięk. Krok numer 2. Naciskam piąty próg na strunie basowej A i porównuję z pustą struną D. Tutaj również powinien być taki sam dźwięk. Kolejny krok. Piąty próg na strunie D i porównuję z pustą struną G. Taki sam dźwięk tutaj powinien być, u mnie się zgadza. Następny krok to jest czwarty próg struny G, czyli jest tutaj wyjątek, tak? Wcześniej były piątki, teraz jest czwórka na strunie G i porównuję z pustą struną B. Musi się zgadzać. I ostatni krok, naciskam piąty próg na strunie B i porównuję z pustą struną wiolinową E. Jak się zgadza, to gitara stroi i na końcu mogę na przykład, przechodząc tą metodą, zagrać dwie puste struny E i sprawdzić, czy mamy taki sam dźwięk. Także jest to metoda bardziej zaawansowana i powiem szczerze, że na początku stroik dużo lepiej się sprawdza, także polecam zainstalować aplikację GuitarTuna. Ok, to tyle w tej lekcji. Zapraszam Cię do kolejnej.